Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem zbawienia, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Tyś ziemi naszej królową, potężna Polski, strażnicą, w Tobie wcielone jest słowo Boga, Rodzico, Dziewico. Wszak chram Twój to Polska cała, pierś ludu to Twa stolica, niepokalana i biała, Boga, Rodzico, Dziewico. Jasnogórska Matko Kościoła, liturgia adwentowa ukazywała Cię jako wzór dla naszego przeżywania tajemnicy wcielenia. Przez adwent, który przygotowywał nas na betlejemską noc narodzin Syna Człowieczego, rozważaliśmy również i Twoją tajemnicę. Jest to tajemnica Matki Boga Człowieka, wybrana przed założeniem świata na Matkę Odkupiciela. Jesteś za sprawą Twojego Syna w sposób szczególny odkupiona, to znaczy wolna od dziedzictwa pierwszego Adama. Jesteś przeniknięta dziedzictwem Chrystusa, jesteś pełna łaski. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, błogosławiona między niewiastami. Stojąc przed Twoim obliczem, rozważamy dziś przedziwną tajemnicę Bożego przyjścia na świat,
oraz nieuchronnie przemijającego czasu w tym kończącym się roku kalendarzowym. Ponieważ Twój Syn narodził się dla każdego z nas, Ty, Matko, pragniesz każdemu z nas powierzyć osobiście, przekazać tajemnicę zbawienia. Tajemnicę zamkniętą w osobie Syna. I zrobić to tak prosto i tak bezpośrednio, jak powierzyłaś tę tajemnicę pasterzom. A każdy z nas, zaprosiwszy bezdomnego Chrystusa do swojego serca, do swojego domu, może zrozumieć i rozumie, że to nie my wyświadczamy Bogu przysługę i dobro, ale że spotkała nas wielka łaska, kiedy to Maryjo, Ty z Jezusem na ręku wchodzisz do naszej codzienności, do naszego życia. A zapowiedź tego wielkiego momentu jest zarazem obietnicą radości. Zwiastuję wam radość wielką, że wam się narodził Zbawiciel. I to wydarzenie dokonuje się każdego wieczoru tu i teraz. Każdego wieczoru, kiedy to w godzinie apelowej modlitwy stajemy przed Tobą, Matko, która w dłoni swojej trzymasz Zbawiciela świata. Każdego dnia podajesz nam Go, przynosisz do naszego życia. Razem z Nim w tej modlitwie apelowej jesteś obecna w naszej codzienności. I jak każdego dnia my tutaj Tobie śpiewamy w tym miejscu znane słowa jestem, pamiętam, czuwam. Zdawać by się mogło, że kiedy wsłuchamy się w bicie Twojego matczynego serca, również możemy usłyszeć słowa skierowane do każdego z nas. Jestem, pamiętam, czuwam. Jestem przy Tobie, moje dziecko, pamiętam o Tobie, moje dziecko i czuwam nad Tobą. Tak jak rok temu, tego wieczoru, są tacy, którzy radośnie przeżywają ten czas na wspólnej zabawie, świętowaniu. Tak jak rok temu, tego wieczoru, jest czas, kiedy są tacy, którzy w gronie rodzinnym przeżywają ten czas samotnie, być może na modlitwie, na wspólnym czuwaniu. Tak jak rok temu, w ten wieczór, w ten sam czas, są i tacy, którzy leżą w szpitalach, w domach opieki. I są też tacy, którzy dzisiaj umrą bądź umierają. Ten sam czas nowego, innego, kończącego się roku. I żegnając kolejny już rok, przenosimy Ci, Matko, nasze podziękowanie za nieustanne Twoje wołanie do Jezusa Chrystusa za nami, za naszymi rodzinami, za naszym narodem, za pielgrzymami z różnych krańców świata, którzy tu na Jasną Górę przybywali przez cały rok. Przynosimy także nasze przeproszenia i przebłagania za odejście od Twojego Syna, za nasze grzechy, za różne złe wybory. Droga wskazana przez Jezusa dla człowieka jest niekiedy trudna, budzi lęk, zdaje się burzyć nasze plany i zamierzenia. Jeśli i w nas Słowo ma stać się ciałem, to trzeba zawierzyć. Tak jak zrobiłaś to Ty. Ucz nas tego każdego dnia. Ucz nas zawierzenia, by Chrystus rodził się w naszym sercu, w naszej codzienności. Byśmy umieli, tak jak Ty nam Go dajesz, dawać Go innym. Tym wszystkim, z którymi się spotykamy. Każdego dnia w godzinie apelu przynosimy w Ci wszystkie nasze sprawy, nasze życie, naszą codzienność. I bardzo dobrze wiemy, że w Twoich oczach, oczach pełnych zaufania, miłości, wszystko jest ważne i święte. Nie ma rzeczy małych i nieistotnych. I dzisiaj chcemy Ci o nich wszystkich powiedzieć. Modlimy się za cały Kościół, za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, za całą konferencję Episkopatu Polski. Za kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Ci cały nasz pauliński zakon z ojcem generałem na czele, nasz jasnogórski konwent z przełożonymi. Prosimy również o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przedstawiamy wszystkie intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, intencje radiosłuchaczy, telewizów oraz te, które zostały zapisane w księdze modlitwy apelowej. A dziś, tak jak każdego roku,
W ten dzień czuwanie przed Tobą, Matko, podejmą pielgrzymi z warszawskiej pielgrzymki pieszej. Rozważać będziemy tajemnicę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Raz jeszcze Tobie, Matko, w ręce Twoje powierzamy wszystkie nasze intencje, sprawy, które w sercach naszych przynieśliśmy. Powierzamy wszystkie intencje radiosłuchaczy, telewizorów, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu w tej wspólnej modlitwie. Dlatego teraz wszyscy wspólnie wołamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jasnogórska Królowo Polski, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Ojcu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą sprawić do piekła. Amen. Błogosławieństwa apelowe otrzymamy przez posługę obecnego wśród nas księdza biskupa. Pan z wami. Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkim wam.